Prowadzącą panel jest pani profesor Monika Waluś, teolog obecna w mediach, współpracująca z warsztatami biblijnymi nie tylko. Serdecznie przywitajmy oklaskami panią Monikę. Zapraszam też księdza Daniela Łukę z edycji świętego Pawła. Jest ksiądz Daniel. Zapraszamy serdecznie. I również pragnę przedstawić ojca doktora Jana Stefanów, zaangażowanego w apostolat biblijny w Polsce oraz w wymiarze Kościoła Powszechnego, sekretarza wykonawczego Catholic Biblical Federation, którego już mieliśmy możliwość przecież kilka razy posłuchać. Oddaję w takim razie głos. Bardzo dziękuję. Do góry. Bardzo dziękuję. Myślę, że tak jak widzimy dzisiaj, jednym z wielkich walorów naszego spotkania jest to, że możemy wymieniać różne doświadczenia, różne informacje, które każdy z nas ma jakąś część i można powiedzieć rzuca światło też na doświadczenia, które może nie są takie oczywiste dla innych. I ja tu właśnie trzymałam taki prezent, można powiedzieć, w postaci możliwości posłuchania doświadczeń, zapytania o doświadczenia dwóch osób, które mają bardzo ciekawy kontekst działalności. Dlatego, że tu mówiliśmy o trudnościach przekazu słowa, o trudnościach mówienia o Biblii, nawet w naszym środowisku, które uchodzi za wierzące, przynajmniej w opinii ogólnej, i jednocześnie dwie osoby, które działają poprzez właśnie słowo, tak? Nie tylko przez obraz, chociaż też, ale przez słowo, które, tak jak mówimy, dzisiaj jest różnie odczytywane. Więc jest to nasza, tutaj można powiedzieć, taka tak, możliwość, nasza szansa zapytania. Ja trochę zadam pytań, ale też Państwa zadawania pytań obydwu naszym gościom. Myślę, że w kontekście tego, co już zostało powiedziane, bardzo cenne mogą być dla nas różne doświadczenia księdza Daniela Łuki, który reprezentuje edycję świętego Pawła. Ja egoistycznie od razu mogę dodać, że znam bardzo wiele świetnych pozycji, które sama też polecam studentom, które są wydawane właśnie w wydawnictwie. I można też zapytać, na ile właśnie jest możliwy sukces wydawnictwa, a wiemy, że taki jest, wydawania różnych pozycji poświęconych tematom biblijnym i to przeznaczonych dla bardzo różnych czytelników, prawda? Dlatego, że mamy i wydania naukowe, które możemy uznać za bardzo cenne dla specjalistów i też adresowane do bardzo szerokiej publiczności. Dziękuję za zaproszenie i tutaj ojcu Waldemarowi i pani też za wywołanie trochę do tablicy. Faktycznie apostolstwo biblijne jako pauliści, bo wydawnictwo edycja świętego Pawła jest pewnie, może tutaj akurat w tym gronie, może większość wie, ale chyba większość odbiorców raczej nas postrzega nie jako zakonników, ale wydawnictwo edycja świętego Pawła jest zgromadzeniem przede wszystkim Towarzystwa świętego Pawła, Zgromadzenia Zakonnego. Czyli edycja jest prowadzona przez paulistów. I mówiąc o wydawnictwie, musimy mówić też troszkę, przede wszystkim musimy mówić też o zgromadzeniu, bo nasz założyciel, ubłogosławiony Jakub Alberione, to był człowiek, który swoim duchowym synom i córkom, bo tutaj też jest przedstawicielka innego żeńskiego naszego zgromadzenia, on nam niejako wtłaczał do głowy, że mamy dawać słowo, które zbawia. I można powiedzieć, że Pismo Święte, Biblia jest jednym z naszych priorytetów naszego apostolstwa w ogóle. I sam Alberione, mimo że żył w XX wieku, prawda, zmarł w 1971 roku, on
niejako ustawiał nam od początku nasz kierunek działania, nasz kierunek naszego apostolstwa, także w tym kontekście wydawniczym, bo sama idea naszego apostolstwa to była dawać Jezusa współczesnemu człowiekowi, ale używając tych środków, które on aktualnie, którymi się aktualnie posługuje. Więc na zasadzie, jeżeli ludzie czytają gazety, dajcie im gazety. Jeżeli oglądają film, róbcie film. Jeżeli czytają książki, róbcie książki. Dzisiaj pewnie by powiedział, czy w internet, czy w sieć, nie? Czy posługujcie się innymi, czy social mediami itd., itd. W każdym razie, dlaczego o tym mówię, bo zgromadzenie też, jeśli chodzi o ten aspekt apostolstwa biblijnego, ono jest jakby to planowanie i ten aspekt Biblii jest obecny właśnie w planowaniu i my to nazywamy też liniami wydawniczymi. To planowanie jest i odgórne, i trochę można powiedzieć i oddolne. W tym aspekcie odgórnym są przyjęte linie, które obowiązują w całym zgromadzeniu, niezależnie gdzie to zgromadzenie się rozwija, w jakim kraju. I to są takie trzy główne linie, obszary działania. To jest Biblia jako pierwsze, drugie to jest rodzina, a trzecie to jest komunikacja. Jesteśmy dzisiaj zebrani wokół tematu Biblii, więc na tym chciałbym się skupić. Więc to jest właśnie można to planowanie odgórne, ale też i planowanie oddolne, czyli w zależności od rozwoju zgromadzenia w danym kraju podejmowane są takie, a nie inne inicjatywy. Oprócz tych linii, które są właściwe i obowiązują całe zgromadzenie, są też inicjatywy stricte związane z apostolstwem biblijnym. Chciałbym tylko wspomnieć o dwóch takich najważniejszych, które też już jakoś zostały też ukonstytuowane w postaci i jakby przyjęło to też formę konkretnych organizacji. Pierwsze to jest SOMIKAIN, to jest takie międzynarodowe stowarzyszenie biblijne, które jeszcze powstało z inicjatywy między innymi naszego założyciela i które jest ściśle związane z naszym zgromadzeniem, a które zajmuje się promowaniem i przygotowywaniem przykładów Pisma Świętego w danych językach. Takim ostatnie lata to był, znaczy już nie takie ostatnie, no powiedzmy sobie kilkanaście ostatnich lat, to był na przykład taki projekt Biblia dla Chin, gdzie wiadomo, z czym się co mamy w Chinach, i Kościół katolicki generalnie jest tam w podziemiu i wszystko, co jest związane z wiarą chrześcijańską, no jest dosyć mocno reglamentowane. Ale paradoksalnie mamy w Chinach na przykład drukarnię, która mniej więcej drukuje w okolicach 1/3 światowego nakładu Biblii i się w tym specjalizuje. To tak. Nie tylko katolickie, oczywiście przykłady także protestanckie, ale tak, żebyśmy mniej więcej też wiedzieli, no jest to kraj taki bardzo, bardzo ciekawy. W każdym razie był ten projekt Biblii dla Chin. Między innymi ten SOMIKAIN, czyli to stowarzyszenie właśnie zajmuje się tego typu inicjatywami. A druga komórka w zgromadzeniu to są ostatnie lata właśnie Centrum Biblijne, się to nazywa, Świętego Pawła. To jest taka komórka w zgromadzeniu przy zarządzie generalnym, która zajmuje się właśnie koordynacją różnych inicjatyw na polu apostolstwa biblijnego. Ale przechodząc do podwórka polskiego, na podwórko polskie, mam ten zaszczyt reprezentować wydawnictwo, które właśnie w to apostolstwo biblijne bardzo, wydaje mi się, że jak na warunki polskie dość mocno weszło. Może początki były trochę takie karkołomne, ponieważ ten nasz przekład, który dzisiaj większość z nas już zna, no on powstawał, czyli jego początki pracy zaczęły się w roku mniej więcej 1994-1995. Nie mając żadnego biblisty na pokładzie, wśród rodzimych współbraci, więc to tak naprawdę to było spotkanie
i grono ludzi, biblistów polskich, które zostało zebrane wokół właśnie pewnej idei, która została później rozwinięta i doprowadzona do końca dzięki zaangażowaniu no, całego sztabu specjalistów. I chcę powiedzieć, że dzisiaj czasami się spieramy, co jest ważne, co jest ważniejsze, ale dzisiaj apostolstwo biblijne jest dla nas w tym momencie priorytetem. To się też przekłada na konkretną działalność wydawniczą. I jak tutaj zostało wspomniane, możemy mówić też o sukcesie. Także nie jest prawda, że ludzie w Polsce nie czytają Pisma Świętego, że się nim nie inspirują. Oczywiście chciałoby się pewnie więcej i lepiej, ale pewne liczby pokazują, że nie jest tak źle. Bardziej tylko tak, żeby dla zobrazowania, jak to wygląda w naszej rzeczywistości, a nie jesteśmy jedyni, którzy się tym zajmują w Polsce. To jest mniej więcej tak, to są takie dane tylko za ubiegły rok. Łączny nakład wydawnictw, znaczy ja to podzielę na Pismo Święte, czyste, nie wiem, czy co można powiedzieć, w każdym razie, gdzie mamy wydanie Stary Testament, Nowy Testament razem lub Nowy Testament osobno, niezależnie od formatu. To jest mniej więcej w okolicy 80 tysięcy egzemplarzy rocznie. Ostatni rok. Może jakieś, mnie bracia nie powieszą, może tutaj jakieś tajemnice zdradzam. W każdym razie mówimy o samym nakładzie, prawda? Bo to jest coś, co możemy zważyć i zmierzyć, i policzyć. To jest Biblia łącznie. Później oczywiście to dzielimy na formaty, na formy wydania i tak dalej, i tak dalej. I to jest jedna rzecz. Druga, co jest bardzo ważne, ponieważ tak jak tutaj padło, wielu ludzi Pismo Święte może odstraszać. Jak ktoś zobaczy grubą księgę, gdzieś tam jeszcze, gdzie mu to jeszcze każą coś tam czytać, albo ksiądz po kolei się zapyta, czy Biblia Bożona jest gdzieś tam zakurzona na górce, no to proszę pokazać przynajmniej, nie? No to gdzieś tam to ta Biblia jest. No dzisiaj Biblię można w supermarkecie kupić też. Ale znowu głos wyszedł gdzieś od dołu, czyli od tej potrzeby tłumaczenia Pisma Świętego i jakby przybliżania go i podawania właśnie w różnych formach. A więc narodziła się inicjatywa Ewangeliarza, czyli patent znany na całym świecie, Ewangelia Dnia, do tego komentarz, jakieś nawiązanie modlitewne. Zostało to rozbudowane w formie Ewangeliarza, my to tak nazywamy Ewangelia 2021, 22 i tak dalej. Co roku mniej więcej ponad 200 tysięcy. Mówimy o sprzedaży. Wiemy, że korzysta z tego co najmniej razy 3. Bym dodała, niezależnie od tego, że w internecie też można zbierać. Oczywiście. Do tego wszelkie pozycje, które nazywamy w planie wydawniczym okołobiblijne, czyli książki, które są, znaczy tak, biblijne i okołobiblijne, czyli tak, seria komentarzy teologicznych przygotowanych przez biblistów, ale też serię komentarzy bardziej popularnych, Biblia w liturgii, komentarze zarówno polskich autorów, jak i zagranicznych, seria Lekcji Divina i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To też można, łącznie to jest w ciągu roku też, to są dziesiątki tysięcy egzemplarzy. Oprócz tego wersja audio, czyli audiobook, wersja w formie aplikacji. Do tego inicjatywy, to była taka inicjatywa właśnie naszych kleryków ówczesnych, serii takich cotygodniowych komentarzy na YouTubie w postaci filmików kilkuminutowych,
się nazywało to Kromka Słowa, więc ponad 300 odcinków powstało. No w międzyczasie klerycy wyrośli, stali się księżmi i po prostu inicjatywa jakby się wyczerpała, bo nie było komu tego kontynuować. I tak dalej, i tak dalej. O tych, jakby tych inicjatyw jest wiele. Ale to, co chcę powiedzieć, to jest jakby właśnie o tym planowaniu i od góry, i od dołu. Pewne inspiracje wychodzą od dołu. Pewne inspiracje dostarczają nam sami ludzie, z którymi się spotykamy. Zarówno nasi odbiorcy, czytelnicy, którzy też właśnie w stosunku chyba do innych publikacji to nie występuje aż tak często, jak w stosunku do Ewangelii, czyli kwestia głosów, które do nas docierają odbiorców, listów, maili, telefonów. W większości to są podziękowania za to, co ludzie otrzymują, czyli za ten konkretny, powiedzielibyśmy, książkę, produkt, ale konkretne dobro, z którym oni się po prostu spotykają. To jest to, więc właśnie wsłuchując się w te głosy, które mówią, że słuchajcie, ale może by się przydało to, albo zróbcie to inaczej, albo to jest źle zrobione w ogóle, jakby też powstają nowe pozycje i przychodzą nowe pomysły. Nie mogę nie wspomnieć o inicjatywie, która jest dla nas bardzo ważna, a jest to inicjatywa, to jest takie sianie w terenie, czyli dzieło niedziel biblijnych, w które są zaangażowani nasi współpracownicy świeccy, który tam, że tak powiem, koordynator na końcu siedzi, to właśnie ten pan Maciek, co wygląda jak ojciec Pio trochę. Więc właśnie cała ekipa pod wodzą Macieja co niedziela jeździ gdzieś, można powiedzieć, od parafii do parafii w Polsce, chociaż ich stosunkowo jest niewielu, ale właśnie z Ewangeliarzem, z Pismem Świętym, może nie zawsze mówiąc kazania, chociaż pewnie też się zdarzało, nawet jako osoby świeckie, ale w krótkim przekazie pokazuje ludziom, do czego to służy, co z tym można zrobić, jak to wykorzystać. Myślę, że tutaj później Maćka można by poprosić trochę o opowiedzenie jego wrażeń i jego doświadczeń, żeby się z nami podzielił. Ale dlaczego o tym mówię? Bo to pokazuje jakby, że nie tylko my siedzimy gdzieś tam za biurkiem, właśnie wymyślamy, co tu nowego wykombinować i co wydać, ale też jakby jest ta jakby są ludzie na pierwszej linii, którzy z tym słowem idą bezpośrednio do ludzi. Później część, tak jak tutaj część z was, przepraszam, to bezpośredniość, która jest na pierwszej linii, bo uczy katechezy, bo uczy w szkole, w przedszkolu, bo prowadzi różnego rodzaju grupy. I wy też korzystacie z tego, co my przygotowujemy, w porozumieniu też z innymi, korzystając z doświadczenia innych, zapraszając do współpracy innych ludzi. I to sprawia, że te wszystkie głosy, które też do nas docierają, z reguły pozytywne, czasami zdarzają się też może mniej, jakieś bardziej krytyczne, ale one też sprawiają, że widzimy po pierwsze, tak po ludzku, sens w tym, co się robi, widzimy wielkie dobro, które to sprawia w ludziach, które rodzi w ludziach, i widzimy, że jest naprawdę wielki, potężny głód Słowa Bożego dzisiaj. Że ludzie potrzebują kontaktu z Biblią, że to apostolstwo biblijne, które może czasami do końca nie wiemy, z czym to się je i jak to powinno wyglądać, ono naprawdę jakby to jest apostolstwo na różnych poziomach. Na poziomie, nie wiem, naszym akurat wydaniu wydawniczym, ale też na poziomie właśnie pracy tutaj takiej bardziej u podstaw, nie? Że ma to sens, że warto się trudzić, że warto sobie przysłowiowe żyły wypróbować, że warto podejmować też jakiegoś rodzaju cierpienia właśnie w tej intencji, bo to jest sianie. Sianie, którego często może efektów nie widzimy, bo nie wiem, no przyjdzie parę listów albo kilka telefonów, ale szczególnie w kontakcie z ludźmi, którzy z tego korzystają, i z samymi księżmi, którzy na przykład wpuszczają nas na parafię, bardzo czasami niechętnie i nieufnie, bo nie wiadomo, co to za ekipa i co oni tam wykombinują, i czy nie trzeba będzie odgruzować parafii potem,
to nie wracają. To oni mówią, że na przykład to jest na zasadzie trochę jedna kropla drąży skałę. Nie? Oczywiście są osoby, które nie chcą, które nie widzą miejsca, które nie widzą potrzeby i tak dalej, ale no, ale zdecydowana większość to jest zupełnie jakby inny odbiór, właśnie taki pozytywny. I też chcę wspomnieć właśnie o tym, że nie tylko jakby ta działalność stricte wydawnicza, ale też ta działalność około wydawnicza, wspomagająca, to jest na przykład konkurs biblijny. Konkurs biblijny zarówno w tym wydaniu ogólnopolskim, czyli koordynowanym przez Civitas Christiane, jak też konkursy biblijne na etapach diecezjalnych czy wojewódzkich, bo to są różne inicjatywy w Polsce, czy szkolnych nawet, to jest, no tutaj najwięcej, przynajmniej z księdzem Wojtkiem mieliśmy do czynienia z tym konkursem civitasowskim, gdzie jesteśmy jakby zaangażowani od paru lat i od paru lat nasz przekład jest tekstem obowiązującym. Naprawdę przez, generalnie w edycji rocznej, przynajmniej, bo teraz się świat dzieli na przedcovidowy i pocovidowy, więc w tej epoce przedcovidowej to rocznie to jest kilkanaście tysięcy młodych ludzi zdeterminowanych do tego jakby w czytaniu Biblii. Kiedy się towarzyszy im na etapie finałów tam szkolnych, czy diecezjalnych, czy ogólnopolskich, naprawdę no, to są licealiści, to nie są ludzie po teologii, po studiach wyższych, ale poziom wiedzy, no ja słuchając tego, czasami gdzieś tam każą mi siedzieć w jakiejś komisji, no to dobrze, że mam ściągnąć, bo ja bym nie potrafił odpowiedzieć na te pytania, na które oni są po prostu przygotowani perfekt. I czapki z głów, że tym ludziom się chce, że oni nie tyle widzą to jako kolejną, nie wiem, trampolinę do tego, żeby zdobyć indeks na wyższą uczelnię, ale po prostu oni widzą w tym sens, widzą w tym potrzebę odkrywania tego, że Pan Bóg mówi do nich przez akurat Biblię. Oni widzą w tym, jakieś odczytują swój projekt życia, inspirację do działania, nie tylko w Kościele, w ogóle w życiu. I to jest takie działanie, które dla nas jest działaniem wspomagającym, ale to jest właśnie, to też pokazuje, że naprawdę nie jest tak źle. To i chyba ostatnia taka inicjatywa tegoroczna, która ona trochę właśnie jakby wypączkowała, powodowana sytuacją epidemiczną, ale jakby próbowaliśmy to robić wcześniej. To są inicjatywy bardziej skupione wokół naszych księgarni stacjonarnych. Połączyliśmy to trochę z tą akcją ogólnopolską Nocy Księgarn. Przekładając to trochę, jakby wykorzystując ogólnopolską akcję Nocy Księgarn, akcję typowo świecką, do tego, żeby zrobić coś swojego jakby w temacie Biblii. Nazwaliśmy to tak trochę szumnie warsztaty biblijne. Ale z reguły jest to jakieś spotkanie, na które zapraszamy do księgarni stacjonarnej ludzi, nie po to, żeby przyjść kupić książki, bo to z reguły jest wieczorem już, kiedy księgarnia jest prawie zamknięta, ale po to, żeby przybliżyć im jakiś aspekt właśnie Biblii, jakiś temat związany, nie wiem, czy akurat z jakąś uroczystością, znaczy generalnie jakiś temat biblijny, gdzie jest jakaś powiedzieliśmy prelekcja, no w każdym razie jakiś wykład, przybliżenie tematu, gdzie jest czas na to, żeby się wspólnie pomodlić z tymi ludźmi i żeby posłuchać, żeby właśnie było to miejsce też na odbiór i na wymianę, na doświadczeń, wymianę tego, co też to słowo we mnie powoduje. I to są takie inicjatywy, które my wpisujemy w szeroko pojęte apostolstwo biblijne, nie tylko wydawnicze. To może już tyle. Dziękuję. Myślę, że to bardzo ciekawe, tym bardziej, że widać wyraźnie, nie chodzi tu tylko, chociaż jest to niezwykle istotne, o krzepiące liczby
ilości sprzedanych czy sprzedawanych egzemplarzy samej Biblii, ale też tworzenie pewnej przestrzeni, prawda? Tak. Zainteresowania Biblią, która jest dostępna dla bardzo różnych osób. Przecież tutaj nie ma jakichś wymagań wstępnych, może każdy jakoś tutaj wejść, przyjrzeć się czy zainteresować na różnym poziomie. To też jest dla mnie ciekawe, tak, tylko małe, krótkie pytanie, właśnie, że udaje się jednocześnie jakby zainteresować te osoby, które już mają solidne wykształcenie biblijne i chcą je jeszcze pogłębiać, prawda? Bo są bardzo cenne komentarze, które polecamy, a jednocześnie są też takie możliwości wejścia w tą przestrzeń biblijną dla osób, które może nawet bardzo niewiele wiedzą. Tak, znaczy my też właśnie, kiedy planujemy ofertę wydawniczą, bo przykładając to na język pracy wydawnictwa i przygotowywania katalogu czy oferty wydawniczej, właśnie mamy na uwadze tę różnorodność tych odbiorców. Czyli właśnie, że z jednej strony są to osoby, które szukają treści specjalistycznych, właśnie w postaci, nie wiem, fachowego komentarza biblijnego, napisanego przez profesora biblistę, na przykład ojca Waldemara, ale też właśnie osoby, które odczuwają w sobie pragnienie jakby w ogóle czytania Pisma Świętego i nawet nie wiedzą czasami, jak się do tego zabrać po prostu. Na przykład taki właśnie taki przykład chciałbym przytoczyć. Od jakiegoś czasu księgarnie nam zgłaszały zapotrzebowanie na to, że ludzie przychodzą się pytają, w jaki sposób mogliby przeczytać Pismo Święte, w ogóle jak się do tego zabrać, bo nie wiedzą, żeby coś przygotować. Nie? No. Jak przeczytać Biblię w rok? Jak ktoś ma takie założenie i takie pragnienie, no to dlaczego nie? Więc powstała broszurka Biblia w 365 dni, gdzie po prostu został rozpisany plan czytania, przeczytania Biblii przez rok z jakąś krótką instrukcją, prawda? I jakby coś dla ludzi początkujących, ale też coś dla tych, którzy szukają jakiegoś odniesienia takiego bardziej, właśnie można powiedzieć pod kątem bardziej takiego czytania duchowego, nie stricte jakby komentarza teologicznego. Jakby te różne warstwy i jakby różne potrzeby, one się przenikają i czy w ogóle na przykład cała gama i cały świat osobny pozycji dedykowanych dzieciom. No to już jest, naprawdę, to jest jak to niektórzy mówią, jazda bez trzymanki, żeby coś takiego przygotować i żeby zrobić to dobrze. Czasami wyjdzie, czasami nie wyjdzie. Ale znowu, na totalnie inny poziom mówienia i używania w ogóle języka, obrazu, to co wcześniej o czym mówiliśmy tutaj, nie? Posługiwać się w ogóle innym kluczem dotarcia do tych dzieciaków. Nie będziemy, prawda, teologii to sądzić łóżeczkę z całym szacunkiem, ale właśnie czasami przemycenia w postaci zabawy, gry, jakichś elementów przyciągających ich, nie? Zbliżających ich i też rodziców. Umówmy się. Rodzice będą czytać dzieci. Tak, to rodzic kupuje dziecku książkę, nieodwrotnie, przynajmniej na pewnym etapie. Jakby ta różnorodność, szukamy tej różnorodności, co jest też szalenie trudne. Co nie zawsze jest, jakby okazuje się sukcesem, bo dobrze wszyscy wiemy, że te pozycje, naprawdę same pozycje dla dzieci, ich jest na rynku zatrzęsienie dzisiaj. I naprawdę trzeba dobrze szukać, żeby coś znaleźć takiego sensownego, co też tych dzieci, kolokwialnie mówiąc, nie odstraszy, od Biblii nie zniechęci. I rodziców też. Ja tylko dodam od siebie krótko, że miałam sama parę razy doświadczenie, gdzie mówiąc do osób młodszych, cokolwiek to znaczy, nagle sobie zdawałam sprawę, zwłaszcza w czasie zajęć online, że słucha cała rodzina. I zdarzyło mi się, że w czasie prowadzenia zajęć dla studentów zadawali pytanie rodzice. Więc ja sobie wyobrażam, że to jest trochę podobny układ i że te teksty dla dzieci muszą być też w gotowości na ewentualne pytania rodzica, jakoś tam w założeniu. To wszystko jest bardzo ciekawe. Mamy jeszcze tutaj osoby z
można powiedzieć, trochę z innej... Planety. Właśnie tak chciałam powiedzieć. Kontynentu. Planety też, w sensie jakiejś przestrzeni wyobrażeniowej. Ojciec jest zaangażowany oczywiście w postawę biblijną w Polsce, ale też w różnych innych bardzo dziwnych miejscach. Bardzo dziwnych miejscach, o których mnie też powie. I więc także też jakby doświadczenie Kościoła powszechnego, powszechnego i można powiedzieć różnych doświadczeń kulturowych, co też jest dla mnie bardzo ciekawe, kiedy mówimy o przekazywaniu świata Biblii. No i w ogóle, no w ogóle jak to jest, że w takich czasach, gdzie mówimy, że koniec książek, koniec słowa i w ogóle, i tu nagle powstaje katolicka biblijna federacja i ona działa i się rozwija, i jak to tak? Więc ja w Polsce uczestniczę emocjonalnie i przez to też osobisty. Ja przez ostatnie 7 lat pracuję w Katolickiej Federacji Biblijnej. To jest taka platforma, która w Kościele została stworzona, by koordynować właśnie działalność biblijną Kościoła katolickiego. Celem jej jest szeroko pojęta animacja biblijna, znaczy promować, rozwijać nie tyle działalność naukową biblijną czy dydaktyczną, ale właśnie działalność duszpasterską i promocja Słowa Bożego. Federacja ma została stworzona w 1969 roku, praktycznie 4 lata po Soborze Watykańskim II. Mówimy tak potocznie, że stworzono ją po to, by wprowadzić w życie 6 rozdział Dei Verbum, który mówi o roli Biblii w życiu i misji Kościoła. Powstała przy Watykanie, ale nie jako instancja Watykanu. Potem w 1972 roku została przeniesiona do Niemiec. Tam przez długie lata w Stuttgarcie była siedziba. Obecnie jeszcze jest w St. Ottilie, to taki mały spory klasztor benedyktyński koło Monachium, ale jesteśmy w trakcie właśnie przenoszenia biura z powrotem do Rzymu, dlatego ja też od marca już mieszkam w Rzymie i mam nadzieję, że pod koniec roku to biuro w końcu w Rzymie wyląduje. Federacja zrzesza konferencje biskopatu jako tych pełnoprawnych członków. Mamy ich ze 112 istniejących na świecie, 98 jest zrzeszonych w tym konferencji biskupatu Polski przez dzieło biblijne i członków zrzeszonych, organizacje typu Sobi Kain, zgromadzenia zakonne, diecezje, centra formacyjne, Pontificio Instituto Biblico, wszystkie instytucje katolickie, które pracują w jakimś tam wymiarze w promocji, w formacji czy w apostolstwie biblijnym. Proponuję zwrócić uwagę na te liczby. Zauważmy, w Ameryce Łacińskiej mamy 123 instytucje zrzeszone. W Ameryce Łacińskiej są 22 konferencje episkopatów. To znaczy, że poza nimi jest 101 różnych organizacji katolickich, które pracują w animacji biblijnej. To świadczy o tym, jak kontynent latynoamerykański jest zaangażowany właśnie biblijnie, jak mocno tam Słowo Boże jest obecne. I podobnie Azja, tam jest 18 konferencji biskupatów, mamy 72 instytucje zrzeszone. To daje właśnie Europa razem ze Stanami Zjednoczonymi, to jest kontynent, gdzie najmniejszą aktywność biblijną rejestrujemy i właśnie, że już jedna, bo w Hiszpanii stworzyli teraz, poza Hiszpanią żadna konferencja episkopatu europejska nie ma Departamentu Animacji Biblijnej. Na całym świecie, Ameryka Łacińska, konferencja episkopatu ma sobie Departament Animacji Biblijnej. Oprócz tego każda diecezja ma jakąś tam jednostkę, która się jest odpowiedzialna właśnie za przygotowanie tygodnia biblijnego na skalę światową, to co u nas, na skalę krajową, to co u nas próbuje robić dzieło biblijne, ale co wychodzi w takim bardzo, powiedzmy, marginalnym zakresie, tam to jest coś, co jest przygotowane pod egidą episkopatu i idzie na cały kraj.
I jeszcze co warto podkreślić, co ja zawsze też podkreślam, gdy mówię, potocznie mówimy pastor Toto, mówimy o animacji biblijnej, ale podkreślamy właśnie to katolickie podejście do Słowa Bożego, bo Biblia nie zamyka w sobie Słowa Bożego, Słowo Boże jest rzeczywistością szerszą i właśnie mówimy o tym promocji życiu w świetle Słowa Bożego. Biblia czytana w kontekście życia we wspólnocie, to jest to słowo, które Bóg do nas kieruje tutaj, dzisiaj i teraz, w tej konkretnej rzeczywistości, w tej konkretnej wspólnocie. I jeżeli teraz już spojrzymy na to, co się działo przed pandemią w tej naszej rzeczywistości katolickiej, to możemy to podzielić na takie cztery wymiary. Ta działalność taka typowo profesjonalna, egzegeza biblijna, potem szeroko rozumiana formacja, czy to formacja biblijna kandydatów do kapłaństwa, czy to formacja biblijna ludzi, to też poza Europą, ludzi zaangażowanych w parafiach, w animację biblijną, animatorów parafiach, animatorów biblijnych. Następnie duchowość biblijna, w sensie indywidualnego życia Słowem Bożym, czy też właśnie biblijna inspiracja, czy to życia wspólnotowego w życiu zakonnym, czy też życia tej inspiracji biblijnej, życia parafialnego. Małe wspólnoty podstawowe, na przykład ten kontekst latynoamerykańsko-azjatycki. I ostatni aspekt, właśnie ten aspekt kulturowy. Kultura biblijna, i to jest robione też w naszym kontekście europejskim bardzo mocno, w naszej kulturze mamy mnóstwo, wcześniej wspomniano, panie to zainteresowane, sztuka i Biblia. Nasi w Rosji robili coś takiego, właśnie znaleźli też kluczyk, jak do Rosjan dojść z Biblią. Organizowali koncerty muzyki inspirowanej biblijnie i potem było jakieś dopełnienie właśnie konferencją biblijną, wyjaśnienia tych wątków biblijnych w muzyce. No i potem przyszła nam niespodzianka tej postaci, która wszystko zatrzymała. Ale też w tym aspekcie biblijnym, jak mówię, że pandemia nam pomogła. Pandemia nam pomogła, bo odkryliśmy ten wymiar właśnie wirtualny. Osłoniliśmy się z tego typu okienkami z Zooma. I ja podaję taki przykład zawsze z Federacji Biblijnej Bliskiego Wschodu. Oni co dwa lata organizują kongres biblijny. Tam się zgromadziło jakieś 200 osób w Bejrucie, przyjeżdżali z całego Bliskiego Wschodu. W zeszłym roku zrobili to online i mieli 2000 uczestników. Bo właśnie, znowu też byśmy im pomogli trochę w reklamie i ludzie się podłączyli i to ich przerosło. Potem musieli poszerzać platformę, bo odkryli, że jednak istnieje większe zainteresowanie, można dotrzeć poprzez świat wirtualny do większej liczby odbiorców. Co się dzieje dzisiaj w tym wymiarze właśnie obecności szeroko pojętej animacji biblijnej w internecie i w tym świecie wirtualnym? Przedstawię krótko i potem pewne wyzwania i myślę, że możemy potem jakoś spróbować wspólnie zastanowić się nad tymi wyzwaniami. Gdy wejdziecie na naszą stronę Federacji, tam jest część właśnie nasza działalność online. Bo to, co mówię, to mówię przez pryzmat właśnie instytucji zrzeszonych w Federacji. Czego jest najwięcej, to są różnego rodzaju konferencje, rozważania, pogadanki biblijne, czy to przez prowadzone przez księży, przez świeckich, tego, którego widać, to jest akurat świecki Gerardo Garcia Helbet. Świecka osoba, dyrektor Departamentu Animacji Biblijnej Konferencji Episkopatu Argentyny. Ci po prawej stronie, ta zielone kółko, to jest przestrzeń wirtualna, która jest prowadzona przez biblistów brazylijskich i oni mają tam co tydzień, jeden z nich ma krótką pogadankę na temat Ewangelii Niedzielnej. I tego jest mnóstwo.
Druga rzecz, która istnieje, to są różnego rodzaju kursy biblijne, właśnie to, co wspomniałem o tym kongresie biblijnym, ale bardziej takie na mniejszą skalę. Wszystkie centra biblijne, tutaj podałem przykłady właśnie też z Ameryki Łacińskiej, które prowadziły jakieś kursy prezencjalne, gdzie ludzie przyjeżdżali na te kursy 20-30 osób, teraz to wszystko przenieśli online i mają właśnie albo te 20-30 osób dalej, ale wiele z nich, które to mają lepiej zorganizowane, to potem wróci przy okazji wyzwań, no to zrzeszają jakieś 200-250 do 300 osób, uczestników przy każdej edycji tego kursu. I na zakończenie tych przykładów wziąłem z tego zacofanego trzeciego świata dwa przykłady z Chin. Tu jest, można to uruchomić. Ok. To jest reklama Fakultetu Farmacji Biblijnej z Indii, całkowicie online. Zobaczcie jakość, jaka to jest zrobiona, profesjonalizm. Oni oferują akademicką formację biblijną całkowicie online, bez obecności, bez potrzeby obecności. Człowiek się zapisuje, wchodzi w kontakt z nimi, uczestniczy w zajęciach, aule wirtualnych i na końcu tego cyklu chyba dwuletniego dostaje właśnie dyplom z animacji biblijnej. I może potem już pracować czy to w parafcie naszego indywidualnym. Przesłuchajmy troszkę dalej na przodu. To jest właśnie biskup, który jest odpowiedzialny za, to jest na południu Indii, w Kerala, za ten departament biblijny kościoła syro-malabarskiego w południowych Indiach, który właśnie obejmuje patronatem całego. To jest wszystko koordynowane, dobrze zbudowane. I w tym wymiarze kulturowym to też możesz tak poskakać z płoty trochę. Coś podobnego do tego naszego polskiego tutaj, jak się nazywa? Konkurs biblijny. Oni to nazywają quiz biblijny. W zeszłorocznej edycji uczestniczyło tylko właśnie w wymiarze Kerala, czyli w południowych Indii, 600 tysięcy osób. Poszczególne etapy, już chyba od ćwierćfinału, odbywają się w telewizji. To jest wielki show zorganizowany właśnie przez nich, pod patronatem konferencji Episkopatu. I wygrała to 11-letnia dziewczyna, która właśnie jako nagrodę dostała podróż do Ziemi Świętej. I jako, że pytanie, które jej pomogło wygrać, było, kto jest prezydentem Katolickiej Federacji Biblijnej. 11-letnia i wiedziała. I potem on właśnie jej napisał, bo oni do mnie napisali, mówię, słuchaj, było takie pytanie i ona wiedziała, bo tam jej napisał list, wysłał, gratulując, więc dziewczyna była przeszczęśliwa. Ale to jest właśnie, podkreślam, zobaczcie, ładnie zrobione, coś, co rzeczywiście pokazuje tę rzecz wartościowa i cenna. Jakie wyzwania nam odkrywa ta nasza pandemia? Przede wszystkim myślę, że jak obserwujemy te rzeczy, które się dzieją online, przede wszystkim myślę, że jak polski kontekst przyznam niezbyt blisko śledzę, ale odkrycie właśnie tej auli wirtualnej, tej przestrzeni wirtualnej, że tam można trzeba zacząć działać. Gdy patrzymy na to, co się dzieje teraz, to jeszcze to są zrobione rzeczy. W konferencji tej popołudniowej mieliśmy bardzo dużo było powiedziane właśnie o tym profesjonalizmie dobrze zrobionym. Takie przenoszenie klasy do tej przestrzeni wirtualnej. Mój kolega z Urad, który zajmuje się też mediami, właśnie też użył tego określenia gadające głowy, że staje głowa i mówi przez półtorej godziny. Przestrzeń wirtualna oferuje mnóstwo możliwości. Tam można filmy wkładać, można różnego rodzaju linki, no cuda.
zależności, jak to mówią, twoja wyobraźnia jest granicą tego wszystkiego. Druga rzecz, która już została powiedziana, to jest właśnie, idziemy jeszcze na ilość. Każdy, kto miał gdzieś tam swój kiosk biblijny gdzieś tam, przeniósł to do przestrzeni wirtualnej. I czasami właśnie jak się patrzy, tam też ma na YouTube jako taką ręce biblijną, ilość ludzi, którzy na to patrzą, dwóch, trzech, pięcioro. I jakość pozostawia bardzo dużo do życzenia, chałupnice, rzeczy. Też zostało powiedziane już, nie będę więc tego wątku zbytnio rozwijał, właśnie ten teamwork, pracowanie w ekipie. My jeszcze ciągle, i to już mówię w tym kontekście naszym życia zakonnego, pracujemy w tym naszym namiocie. Werbiści tu, pasjoniści tam, edycja paulińska tam, jeżeli im rośnie, to nam maleje, rywalizacja. Może wreszcie, właśnie to, co już podpisuje się zupełnie, bo to zostało powiedziane, może zaczniemy robić coś wspólnie, a dobrze. Pośnijmy trochę o takim dobrze zorganizowanym kursie animacji biblijnej w języku polskim, międzyzakonnym, zrobionym na tym świeżo narodzonym forum międzyzakonnym tutaj w Łodzi. Może macierzyści wtedy przejdą do historii jako fundatorzy nowej inicjatywy biblijnej. Kolejne wyzwanie, które też już zostało tutaj wspomniane, to żeby to się wpisywało w jakiś proces. Żeby to nie były, my jeszcze ciągle w Kościele jesteśmy w tych kampaniach. Rok taki. Niech to będzie systematyczny proces formacji biblijnej, trwa początek, coś konkretnego w środku i koniec. I wpisane w jakiś konkretny plan. I to, co już mówiłem właśnie, jeżeli by się to wpisało w program duszpasterski Konferencji Episkopatu, jeżeli by takowy istniał, znaczy one istnieją, to są książki, które gdzieś tam leży na półce, ale zapytajcie kogokolwiek, jaki jest temat tegoroczny duszpasterski? Więc na przykład, jeżeli w Argentynie robią tydzień biblijny, oni mają tam, jest ten, właśnie jakieś tam hasło pastoralne, plan pastoralny Konferencji Episkopatu, przygotowany przez wszystkie departamenty, mają potem kampanię Solidarności organizowaną przez Caritas i mają krajowy tydzień biblijny organizowany przez Departament Biblijny. One wszystkie te trzy inicjatywy mają ten sam temat i one się wzajemnie uzupełniają. Tydzień biblijny pomaga, porusza te tematy właśnie z kampanii Solidarności i są wpisane w ogólny projekt pastoralny Konferencji Episkopatu. Kolejne wyzwanie, to już takie szersze, nie tylko wynikające z pandemii, to jest, jeżeli patrzymy tak na przestrzeni historii, zacznijmy przed Soborem Watykańskim II, bo tam gdzieś lata 50. to jest początek, tak zwany ruch biblijny. Do tej pory w Krakowie ukazuje się czasopismo już półumierające, ruch biblijny i liturgiczny. To jest właśnie początki w tamtych latach. To była rzecz bardziej charyzmatyczna, ludzie, pojedyncze osoby, które gdzieś tam miały fioła na punkcie Słowa Bożego i zaczynali coś tam w tym kierunku robić. Potem dochodzimy do tego, co tutaj dzisiaj bardzo często było powtarzane. Ja zawsze mówię apostolat biblijny, tutaj może to jest błędnie, ale mówi się o tym, słyszałem o apostolstwie biblijnym. Zwał jak zwał, to jest jeden z apostolatów obok innych. Apostolat rodzin, apostolat młodzieżowy, czy duszpasterstwo rodzin, duszpasterstwo młodzieżowe i duszpasterstwo biblijne. Od roku 1990, to była szóste zebranie plenarne Federacji, Federacje zaczęto mówić o animacji biblijnej całego duszpasterstwa. To się narodziło tam w Ameryce Łacińskiej, Federacja Biblijna, potem to przejęła konferencja Papa Resida i potem papież Benedykt umieścił to w Verbum Domini. Numer 7 właśnie mówi, że nie powinna to być jedna z, ale żeby Biblia była właśnie tym podłożem, z którego wyrastają wszystkie inne apostolaty w Kościele.
To znaczy przepracowanie całego naszego duszpasterstwa. Jesteśmy teraz w tym procesie synodalnym, więc idealny kontekst. Właśnie w tym kluczu biblijnym, jak zorganizować to nasze duszpasterstwo, żeby Biblia nie była tylko taką okrasą z tymi rodzynkami, którymi tam gdzieś rzucamy, żeby to ładnie wyglądało, ale właśnie tym, z którego to wyrasta. Ja bym dodał jeszcze takie dwa elementy, mając na względzie odbiorcy. Tutaj chcę właśnie nawiązać do tego, co mówiliśmy wcześniej z rana. Ukierunkowanie na konkretnego odbiorcę. W tym kontekście latynoamerykańskim mówi się o różnych hermeneutykach. Hermes, który biegał między bogami i ludźmi, komunikował. Każdy odbiorca potrzebuje innej formy przekazu, żeby zrozumiał. Kiedyś, jeszcze czasem byłem zaangażowany tutaj w Polsce, Towarzystwo Biblijne, pani Plataj, zorganizowała taki panel o tłumaczeniach biblijnych. I dyskutowaliśmy właśnie tam, niektórzy byli przeciwko tej Biblii hip-hopowców. Ale doszli do tego wniosku właśnie, że to jest dla nich pierwsza forma kontaktu ze Słowem Bożym. I potem, jeżeli budzi się interes, to mogą wejść już do treściwej, tak jak Paweł, najpierw daje mleczko, a potem daje porządną strawę, więc to też może być forma wejścia. Padło pytanie z rana, czy to nie jest potem obniżenie poziomu. Ja miałem takie ciekawe doświadczenie, było takie seminarium zorganizowane przez Zjednoczone Towarzystwa Biblijne Protestanckie dla tłumaczy biblijnych. I tam byli też ludzie z Litwy, ale głównie właśnie Latynosi też i ludzie, którzy pracują dla głuchoniemych. Wyobraźcie sobie przygotowanie materiału biblijnego dla ludzi, którzy nie słyszą i nie mówią. To wszystko w obrazkach. Oni muszą przerobić tekst pisany na tekst, bo język migowy, on mówi obrazami. Więc to trzeba często przełożyć na obrazy. I to jest chyba to, o czym ja mówiłem też w tej mojej obserwacji z rana, że nośnik się zmienia, ale przesłanie pozostaje. Oczywiście, my jesteśmy nauczeni, że tam całe te wszystkie słowa, które się powtarzają, że ten pisarz, który tam pisał, użył tego słowa w tym kontekście, bo chciał coś tam podkreślić. Tak, ale są odbiorcy, które tego nie mogą zrozumieć, więc oni potrzebują spotkać się z tym przekazem biblijnym, w swoim języku i w tym języku, którym oni operują. I czytamy ten sam tekst biblijny. Pani i ja. Pani ze swojej postawy osoby świeckiej, kobiety, ja, mężczyzna, kapłan, celibatariusz. Czytamy ten sam tekst, to czytamy zupełnie innymi oczyma. I więc to też ma wpływ potem na nasz przekaz, jak my ten tekst przekazujemy. I ostatni element, który myślę, że używając tych samych elementów, które użyłem wcześniej, co rozumiem ja przez ofertę profilowaną. Jeżeli coś przygotowujemy biblijnie, to też żebyśmy wiedzieli, dla kogo to robimy. Bo czasem, i to się też obserwuje, że ktoś chce powiedzieć wszystko, że to musi być bardzo dobrze ugruntowane egzegetycznie, a jednocześnie stranne dla człowieka, który dopiero chce wiedzieć, co to jest ta Biblia. Więc to jest niemożliwe. Albo robimy dla egzegetów, albo robimy taką Biblię pierwszego kontaktu, czy pierwsze przybliżenie do człowieka. Jeżeli to też ma być formacja, więc to są elementy formacyjne, czy jeżeli to jest duchowość, no to bardziej to nastawione potem właśnie na odczytanie w kontekście i to wszystkim, co jest związana duchowość biblijna. No i potem to duże wyzwanie właśnie kulturowe. Czy właśnie Biblia i sztuka, właśnie Włosi też robią, znaczy Włosi, szwajcarscy Włosi, w Lugano, tam jest takie centrum biblijne i oni też zaczęli właśnie taki cykl muzyka i Biblia, coś, co robili nasi właśnie w Rosji. Pomóc ludziom zrozumieć, i myślę, że to jest też forma, to jest moja prywatna opinia, forma przezwyciężenia, bo jeżeli my idziemy z takim agresywnym przekazem nawróceniowym, więc to się spotyka z odrzuceniem.
Jeżeli my pomagamy ludziom zrozumieć ich własną kulturę, te wszystkie... Kiedyś koleżanka Hiszpanka mówi, że oni tam mają wymianę z Niemcami szkoły, ona pracuje jako nauczycielka. I przyjechała młodzież właśnie z Niemiec i poszli do Muzeum del Prado w Madrycie. No i tam zobaczyli wszystkie te obrazy Velázqueza czy El Greco. I połowę tego nie wiedzieli, o co tam chodzi, kto tam wisi na tym, kto tam jest na tym obrazie, bo klucza kulturowego w ogóle nie rozumieli. Więc myślę, że to są też idealne formy zaoferowania dobrze zrobionej takiego przewodnika po kulturze biblijnej w sztuce. Na tym kończę i oddaję mikrofon. To fatalnie. Znaczy, myślę, że to tak ciekawe z obu stron doświadczenia, które nam poszerzają i myślę, że przede wszystkim inspirują bardzo, bo to jakby doświadczenia bardzo inspirujące z obu stron też myślę do zastosowania w naszym małym świecie, w którym jakby widzimy pewne odbicia tych problemów. Ale wydaje mi się, że godzina już jest strasznie późna. Tak. Jakieś 10 minut. To może mamy możliwość na właśnie jakoś zadanie pytania, czy wyrażenie swojego doświadczenia, czy odniesienie się do którejś z tych wypowiedzi. Szansę na zadanie też pytania dotyczącego jakichś szczegółowych rozwiązań. Wyczerpaliśmy temat. Albo uczerpać mi odbiorcę. Pan tej ma pytanie. Krzyż. Ja chciałem spytać o kuchnię. W sensie kolacji. Ponieważ jeśli się mówi o świetnie zrobionych inicjatywach tu i tam, to widać to też w referacie księdza Wojciecha wybrzmiało bardzo dosadnie, że to nie są rzeczy, które się robi, bo się ma 2 złote i ochotę. Może trzeba by było zacząć od pytania, jak się to organizuje. Mówię od razu, już, bo świadomo się, że mówię do członków zgromadzeń zakonnych. Klaretyni w Chicago, czy w Stanach Zjednoczonych, mają 2 departamenty. Centrum Biblijne i Bicla, Instytuto Biblico Claretiano, i mają Centrum Komunikacji. I dzięki Bogu na pewnym etapie mieli twardogłowego prowincjała, który macie pracować razem. I to, co ci robili taką chałupniczą robotę w tym Centrum Biblijnym, teraz oni przygotowują materiał, a ten materiał opracowują ci z Centrum Komunikacji. I robią świetne roboty, teksty, te materiały, czy to na YouTube'a, czy prowadzą też audycje radiowe, profesjonalnie, dobrze zrobione, ludzie się nie nudzą i to przyciąga odbiorcę. A to mówimy o zarządzaniu 2 istniejącymi strukturami. Tak. One już musiały istnieć. Teraz my stwarzamy na przykład też taki dyplomat, czy nie master w animacji biblijnej duszpasterstwa. Jest jezuicki, oni są wszyscy, mówią, członka Federacji Biblijnej. Jezuici w Pune, w Indiach, mają departament pastoral management. I tam właśnie jak robić projekty, jak to przygotowywać, więc oni dają swoje materiały i swoich ludzi, którzy będą zajmować się tą działką. Inny uniwersytet z wschodniej Afryki dają gości, którzy mówią właśnie o inkulturacji, o tych elementach kulturowych w animacji biblijnej i używając najlepsze elementy z różnych, mamy 350 członków, możemy zbudować ofertę, która będzie dobrze zrobiona i tylko teraz nam to wszystko pandemia zatrzymała, ale mam nadzieję, że się to przewietrzy trochę. To dokończymy ten projekt i w końcu z tym ruszymy, bo idea jest właśnie, żeby online po angielsku zaoferować też taki program akademicki master w animacji biblijnej duszpasterstwa, używając best experiences
z różnych centrów, które to tworzą. Myślę, że ten sport powinien mogła być też taka inspiracja dla, czy tutaj nasze, jak się nazywają te, które wydają lekcje biblijne, floratanki? Też. No, wy macie swoje materiały, więc można rzeczy jakoś razem robić i coś zmontować. Ci rodzice przyszli sobie komunikację, wydali ofertę książkową i porządny program można zrobić, jeżeli się chce. I my zakonnicy myślę, mamy większą mobilność do tego, żeby się dostosować, bo to jest też pewną cechą właśnie zgromadzeń zakonnych, że my staramy się słuchać z taki czasu i odpowiedzieć na te wyzwania. Myślę, że to jest taki kairos. Dlatego ja w tym sensie, już wyprzedzając twoje pytanie, odpowiedź na pytanie twoje wcześniejsze, ja bym nie był za włączeniem tej przestrzeni do dzieła biblijnego. Współpraca tak. Ale my mamy inne przestrzenie, zakonnicy, edukacje, szkoły, grupy młodzieżowe, więc to są specyficzne wymiary, których jeżeli to się nabierze kształtu i ciała i zacznie się kręcić, to można zrobić bardzo ciekawe rzeczy. Polska pod tym względem jest, jak wszyscy wiemy, dziewiczym terenem. Jako kapituła warsztatów biblijnych, która taką formę pracy z Pismem Świętym, promowania Lectio Divina, propaguje już od 25 lat w ramach wakacyjnych wyjazdów z Pismem Świętym na terenie naszego kraju. Chcieliśmy być taką iskrą, która właśnie też stworzy w ramach naszych zgromadzeń zakonnych, których jesteśmy, taką formę takiego spotkania. Widać było, jak to spotkanie już nas ubogaciło tutaj, jak otworzyło nasze horyzonty, tak samo myślenia, ile daje takich inicjatyw, co dalej. I też chcielibyśmy poprosić tutaj członków kapituły, żeby też od siebie powiedzieli, jak można korzystać z tej formy apostolatu, jakim jest warsztaty biblijne i też zapraszamy, żeby się inne osoby też potem na zakończeniu, w podsumowaniu mogły też podzielić swoimi inicjatywami, które by ten apostolat biblijny mogły rozszerzyć. Warsztaty biblijne to 25 lat. Rzeczywiście jubileuszowo w tym roku świętowaliśmy tę inicjatywę.
Warsztaty są, jak już ojciec Artur wspomniał, takim połączeniem wędrowania z Biblią i wędrowania po naszym kraju, bo to aspekt i duchowy, i aspekt taki troszeczkę krajoznawczy w tej inicjatywie ma miejsce. Warsztaty funkcjonują w pewnych cyklach tematycznych. W zależności od tematu są to cykle dłuższe bądź krótsze, ale stanowią w cyklu pewna ciągłość jest zachowana. W tym roku właśnie spotkaliśmy się ze sztuką, Biblia w sztuce, w malarstwie i to będzie kontynuowane również w przyszłym roku. Zapraszam bardzo serdecznie na kanale YouTube warsztatów biblijnych Fundacji Słowo Krzyża. Można znaleźć konferencje, które w tym roku były ogłoszone przez panią profesor Monikę Waluś, przez ojca profesora Waldemara Wilkę i księdza doktora Adama Dynaka. To wszystko jest dostępne i to jest też taka możliwość raz spotkania się z tym, co się dzieje na tych spotkaniach, a dwa zaproszenia na te spotkania. I to jeżeli mamy gdzieś szerzyć i podejmować współpracę, o której tak pięknie przed chwileczką słyszeliśmy, że to jest pole, które można zagospodarować, podejmując wspólnie, wspierając się wspólnie, podejmując wspólnie pewne działania, to właśnie to chyba jest też ten moment, gdzie możemy, mówiąc o inicjatywach podejmowanych przez różne zgromadzenia zakonne, stowarzyszenia, gdzie możemy się tym dzielić i zapraszać się nawzajem po to, żeby zakres naszej działalności, nas wszystkich działalności stawał się coraz szerszy, aby każdy mógł coś znaleźć dla siebie. Bo wiemy, że ci, którzy poszukują, mają różne potrzeby i różną drogą można do tych osób trafić. I może właśnie ta możliwość dzielenia się tym, co robimy, będzie tą drogą, kiedy trafimy do jeszcze szerszego grona potrzebujących, poszukujących i spragnionych spotkania z tym żywym Słowem. Chciałabym też od razu parę słów powiedzieć o działalności Bractwa Słowa Bożego, które gdzieś też na niwie właśnie głodu tego Słowa Bożego powstało i które też jest jakoś tak już od wielu, wielu lat silnie związane z działalnością czy z obecnością w Bractwie właśnie ojców pasjonistów. Też dzisiaj padły słowa o komentarzach, tak? O tym, że dzisiaj człowiek poszukuje wyjaśnienia Słowa Bożego, poszukuje jakiegoś poprowadzenia przez to Słowo Boże, które pomoże mu je zrozumieć. No właśnie jako Bractwo też to robimy. Współpracujemy zarówno z biblistami, jak i z osobami świeckimi, które już jakąś formację osobistą na tej drodze życia Słowem Bożym przeszły, które to osoby piszą komentarze do codziennych czytań, piszą rozważania ewangeliczne. Można te materiały znaleźć zarówno na stronie Bractwa Słowa Bożego, można je znaleźć na profilu na Facebooku, ale też wykłady biblijne, które są organizowane i też tutaj, nawet jeżeli nie jest się na nich obecnym, w Warszawie w poniedziałki w Kościele Środowisk Twórczych, to one są na kanale na YouTubie Bractwa Słowa Bożego udostępnione. Wykłady biblijne, które to przechodzimy przez poszczególne księgi, czy też problemy biblijne, gdzie no już właśnie, tu już bibliści, tu już osoby, które są do tego kompetentnie przygotowane, pomagają nam z tym Słowem się spotkać i zrozumieć, co tak naprawdę na kartach Pisma Świętego Bóg do każdego z nas mówi. Także zapraszam, zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tą szeroką działalnością i warsztatową, i bratkową. I może to jest ten punkt wyjścia właśnie do poszerzenia naszych kręgów, w których każdy z nas, podejmując ten apostolat biblijny, działa. Nasze spotkanie za chwilę
zmieni charakter i zmienimy miejsce, gdzie będziemy, przeniesiemy się do kościoła. Więc to jest ostatni moment, żeby pogadać o tym, co z tego naszego dzisiejszego spotkania chcielibyśmy zachować na przyszłość. Słyszeliśmy sporo w tej sesji popołudniowej o potrzebie pracy zespołowej. Jak z tą potrzebą jest na polskiej niwie, to obrazuje dosyć dobrze to nasze spotkanie. Jest to potrzeba w najczęstszym wydaniu mocno deklaratywnym. Rzadziej wyrażająca się w zainteresowaniu wzajemnym. I to już, powiedzmy sobie szczerze, jest przejaw bardzo szerokiego spojrzenia. Natomiast form realnej współpracy odnotowujemy bardzo niewiele. Zanim otworzę dyskusję nad kwestią tego, co zostanie po tym spotkaniu, co zostanie z idei forum, to chciałbym powiedzieć, że moje osobiste przekonanie to jest takie, że na razie to po prostu pracujemy nad tym, żeby się troszkę do siebie nawzajem zbliżyć, lepiej poznać i troszkę się sobą nawzajem zainteresować. Że to jest jakby ten mieć na miarę naszych możliwości. A teraz się wyłączam i czekam na to, co powiemy o forum i jego przyszłości. Tak jak widzieliście z pierwszych komunikatów, to pierwszym miejscem planowanym to byli księża salezjanie na Wodnej, gdzie sala dla 100 uczestników była przygotowywana. Potem wersja ta mniejsza dla 50 na tej mniejszej sali. I potem determinacja ojca Waldemara, że jednak robimy dla tej grupy, która będzie. I było tak naprawdę zgłoszeń niewiele, 12, 13, a ojciec Waldemar dzwoni, pomożesz, robimy. No jak nie, jak to jest dzieło Boże. Więc też zapraszamy Was, żebyście zaproponowali, podsumowali, czy to forum jest pierwsze i jedyne, czy takie forum robimy za rok, za 2 lata. Tak, żeby do siebie się zbliżać, poznać, zachęcać, współpracować. Prosimy. Włączony jest. Chciałbym dać nieco nadziei. A mianowicie ojciec Artur prawdopodobnie nie wie, że się znamy. Skoro tak patrzę, to znaczy, że trafnie ocenione. Tak, tak. Kiedyś mieliśmy kontakt w taki sposób, że ja dzwonię i staram się umawiać nasze akcje z Ewangeliami. Ojciec tu nas przyjmował w swojej parafii. Zgadza się. To jest taki przykład właśnie tego, że mimo, że jesteśmy paulistami, a wy jesteście pasjonistami, potrafimy ze sobą współpracować, choćby na minimalnym poziomie. Chciałem powiedzieć też właśnie, że w związku z tą działalnością, którą prowadzimy, nie istnielibyśmy, ponieważ pauliści zasady nie mają mieć parafii. Nie istnielibyśmy, gdyby nie otwartość wielu księży. To jest oczywiście program minimum, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale
nie istnielibyśmy, gdyby nie otwarte drzwi ludzie, którzy pozwalają nam to robić, żeby siać. To oczywiście jest dużo za mało. Ja oczywiście wiem, że potrzeba jest, rozmawiamy o czymś innym, ale mi chodzi o to, że zaczynamy się od rzeczy małych. Od tego właśnie, że nie wycinamy siebie w rywalizacjach. Rywalizacja nie jest niczym twórczym. Współzawodnictwo, owszem, ale rywalizacja nie. I dlatego chciałem tylko ten jeden głos oddać, żeby tak przyszło powiedzieć. Jako przykład. Bardzo dziękujemy. Zachęcamy kolejne osoby. Ksiądz Jan Bocian, belgista, współbrat Jan. Chociaż w poglądach wiele nas różni, ale za grubące. Wydaje mi się, że tego typu sama sens organizowania tego typu spotkań nie ulega najmniejszej wątpliwości. I może być rozchodzić. Natomiast można się zastanowić, no jeszcze w jaki sposób zorganizować. Natomiast samo spotkanie, co roczne, to myślę, że jest optymalne. Być może współpraca w przygotowaniu czegoś takiego może dobrze byłoby, tak teraz na gwałt przychodzą myśli, przed spotkaniem, ale z dużym wyprzedzeniem, takim półrocznym minimum, a więcej niż półrocznym dobrze, do poszczególnych zakonów, do poszczególnych grup zajmujących się apostolatem biblijnym, wysłać jakieś zaproszenie, może do zgłoszenia jakiegoś referatu, także każdy może przygotować, każdy wygłosić, podzielić się, no, a potem jeszcze możemy poszukać wspólnej współpracy, no, współpraca zawsze jest wspólna, prawda, możliwości współdziałania ze sobą, czego oczekujemy wzajemnie, to będzie można na pewno podzielić. Samo spotkanie, oczywiście wydaje mi się, że jest bezwzględne. No nie ulega wątpliwości, że jest przydatne. Co najmniej. Może do zbawienia nie jest bezwzględnie konieczne, ale na pewno pomoże. Pomoże również w osiągnięciu świętości, czyli zbawienia. Serdeczne dzięki, ojcze Janie. Natomiast tak, żeby parę słów wyjaśnienia. Myśmy starali się z wyprzedzeniem, o którym była mowa, dotrzeć tam, gdzie się dotrzeć dało. To znaczy do przełożonych wyższych obydwu konferencji. Obydwie konferencje odniosły się do inicjatywy z niejakim entuzjazmem, który w większości przypadków, w jakiej większości możemy to ocenić, patrząc po sali, skończył się na tym, że wzięli zaproszenie skierowane nie do nich, ale do członków ich wspólnot zajmujących się apostolatem biblijnym. Z jakiegoś tam rozeznania wynikałoby, że w koszach na śmieci sekretariatów prowincjalnych zaproszenia te znalazły swoje miejsce. Owszem, byłoby rzeczą idealną, gdyby dotrzeć do konkretnych apostolatów biblijnych i ludzi, którzy się nimi zajmują, ale na razie to mamy problem, jak ich namierzyć. Jak zbudować bazę danych. Listę adresową. I startujemy od tego poziomu. Wspaniale by było, gdybyśmy nad kolejnym forum pracowali w grupie o wiele szerszej. I tu chodzi zarówno o treści przekazywane, jak i też o całą tę pracę taką szarą administracyjną. Bo w parę osób zrobiliśmy, cośmy mogli, ale nie byliśmy w stanie zrobić na przykład kompletnego researchu sieci, gdzie istnieje jakieś kółko biblijne, jakaś grupa, która się spotyka,
Rozumiecie tę obiektywną trudność? Natomiast jak już nas jest kilkadziesiąt osób i każdy kogoś zna, to już informacja może się rozejść odpowiednio szerzej. To pewnie nie będzie efekt lawinowy. No ale to już jest zawsze kroczek naprzód. Za 10 lat to może nawet cały kilometr naprzód. Jak się rozpędzimy. Więc bądźmy realistami, ale też i w tym realizmie nie dajmy się zgorzknięć. Coś róbmy. Więc słuchajcie, to ja pójdę na Bezczela. To kto zaprasza za rok forum do siebie, gdzieś tam do chałupy? Widzicie, dużo nie trzeba, wystarczy piwnica. Kartofle się przeniesie gdzie indziej. Jakoś to jest do ogarnięcia. To jest. Mamy kapitulę potencjalną, więc nie mogę obiecać, ale jeżeli bym pozostał po kapitule, to możemy w Toruniu zrobić koniec. 150 osób, Paula jest. Jaki piękny Toruń. Ale potwierdzić mogę ten biuro wtedy, kiedy będziemy. Nie, to dobrze pozostaje na miejscu. Rozumiemy świetnie tę warunkowość, no ale dobra wola jest zawsze aktualna, a wiosną będziemy rozmawiać, czy sprawy idą w tę stronę, czy nie. I proponuję, pozostańmy w kontakcie mailowym chociaż. Może pozostawmy adresy mailowe. Właśnie, o to chodzi. Arturze, mógłbyś puścić listę? Czy mamy w liście zgłoszeniowej? Nie mamy. Nie, adresowali nie mamy. Doleszka. Czyli w... Leszek przyjmował zgłoszenia, więc on ma adresy. I słuchajcie, i to nie tylko na zasadzie, że dobra, to czekacie, co tam przyślą. Robicie coś? Dajcie znać. To się puści w obieg. Nawet wpuszczacie materiał do sieci. Każdy czymś tam dysponuje, żeby to nagłośnić. Żeby było wiadomo, co się dzieje. A nie tylko, żeby pięciu znajomych się dowiedziało, że ksiądz dobrodziej coś puścili, albo siostra czcigodna, nie? Jeśli mogę mieć jeszcze propozycję, to ojciec pyta, w jaki sposób znaleźć większe grono odbiorców. Jestem katechetką, prowadzimy też w przedszkole siostry prezentki w Świdnicy, ale mamy też szkoły. Natomiast moja taka propozycja, ponieważ czasami, kiedy przyłożeni wyści może no właśnie przy nadmiarze obowiązków zapominają albo gubią te zaproszenia, może warto byłoby to zaproszenie skierować do wydziałów katechetycznych, gdzie jest grono osób świeckich też, które prowadzi apostolat biblijny, chociażby poprzez katechezę. I gdyby zaprosić też te osoby do współpracy, myślę, że to grono by się mocno poszerzyło, bo są tam też katecheci, którzy są osobami konsekrowanymi i pracują wśród dzieci i młodzieży. I myślę, że chociażby w ramach tego wymiaru katechetycznego ten apostolat po prostu się dokonuje. Natomiast danie im też materiałów na przykład do tego, żeby mogli to robić lepiej, żeby mogli się z nami podzielić tym na takim forum, myślę, że jest bardzo dobrą okazją, chociaż było przez spotkanie takie jak to. Bardzo dziękuję. Dzięki serdecznie. Bardzo dziękujemy. W tej kwestii jeszcze ktoś? Ja w ramach reklamy czy propagandy korzystam z okazji, żeby powiedzieć, że każda instytucja katolicka, która jest zaangażowana w apostolacie biblijnym, może ubiegać się o członkostwo w Katolickiej Federacji Biblijnej. Gdzie Bractwo Biblijne jest, Sobikain czy Bawiści w Polsce jeszcze nie. Werbiści są, jest Kraków i jest dzieło biblijne. Chyba to wszystko, którzy są obecni.
Kosztuje to tylko 100 euro na rok jako składka członkowska, ale daje możliwość uczestniczenia właśnie w tym ogólnokościelnym nurcie. Raz w roku jest spotkanie regionalne, działamy w regionach, gdzie można po prostu poznać, co inni robią, podpatrzeć, wymienić materiałami i próbować potem przenosić jakieś dobre wzorce na inne kraje. Jeżeli wejdziecie na stronę c-b-f.org, to tam jest wszystko, formularze, informacja, co będzie zobaczyć. Nie przyjmujemy członkostwa indywidualnego, tylko instytucji. Tak jak mówiłem na wstępie, jest też zaproszenie ze strony dzieła biblijnego. Właśnie Jan łaskaw swoje zdanie na ten temat przedstawić. Wydaje mi się, że patrząc na stan obecny, to nie ma, że tak powiem, ukonstytuowanego podmiotu, który mógłby wejść w instytucjonalny dialog z dziełem. No i to jest coś, co odsuwa dyskusję nad tą kwestią o rok, dwa, trzy. Natomiast myślę, że jakiś miły sygnał w stronę dzieła wysłać trzeba, jeśli pozwolicie, to w imieniu całej naszej grupy w jakiś tam sposób odpiszę księdzu profesorowi Witczykowi. I też tak, na zasadzie przepływu informacji, tak? Żeby chociażby takie obchody ogólnokościelne jak Niedziela Słowa Bożego, czy ogólnokrajowe jak Niedziela Biblijna, robić w miarę możliwości też z naszym udziałem, żeby zakony, które stanowią naprawdę potężną rzeczywistość w polskim kościele, nie były wielkim nieobecnym na tym polu. A przecież sporo chcemy wnieść i sporo możemy wnieść w tej materii. Więc jak będzie bliżej, no teraz to bliżej niedzieli Słowa Bożego, to też bądźmy w kontakcie. Jakby ktoś miał jakiegoś pomysła, który by można było zrealizować, to też możemy wspólnie nad tym myśleć, wspólnie to zrobić i wspólnie to przedstawić dziełu jako naszą propozycję. Będąc chcieli współpracować, to dobrze. Nie będą chcieli. Ich wybór, tak? Ale my coś robimy. Jak na to patrzeć? Jak najbardziej. To rozumiem, że myśl przynajmniej nie jest kontestowana. Wiele osób pokiwało głowami na tak, więc traktujmy to kiwanie jako przyjęcie propozycji. Interpretacja jaki? O, siostra. Tak. Jeszcze taki szczegół, też techniczny, bo ważne jest właśnie dotarcie do wielu takich instytucji czy kółek, ale też trzeba bardzo dobrze rozważyć datę. Dlatego, że jak wiemy, już w kuluarach mieliśmy, jest bardzo dużo wydarzeń krajowych właśnie dzisiaj. Nie, wczoraj, dzisiaj i jutro, bo się tak skumulowało. Jest Szpasterstwo Młodzieży Krajowe, więc na pewno jest dużo osób też zakonnych tam zebranych. Jest Forum Świeckich, ale tam też są osoby konsekrowane, więc to też trzeba bardzo dobrze rozważyć. To taka... Także to jest jeszcze bardziej tak pozytywnie, że właśnie warto robić, tylko trzeba bardzo dużo elementów później brać w organizacji przyszłej pod uwagę. To z całą pewnością ważna sprawa, data, bo to decyduje ostatecznie o osobistych decyzjach i im większa grupa uczestnicząca w ustalaniu takiego kalendarza, tym większa szansa, że się różne takie elementy uwzględni.
Z drugiej strony znaleźć sobotę w roku, kiedy się nic nie dzieje, to będzie niemożliwe. To też sobie jasno musimy powiedzieć. Wakacje, które też chcemy mieć na wakacje. No wtedy się dopiero dzieje. Tak. To może już powoli będziemy tak podsumowywać podsumowanie. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować. Przeskoczyłem rytualne powitaczki na początku. Z premedytacją. To nie było chamstwo. To był zamysł. Ale teraz chciałbym z serca podziękować wszystkim nam tutaj obecnym, bo to my tworzymy to wydarzenie. W pewien sposób szczególny Kapitule Warsztatów, która wzięła na siebie ciężką pracę organizacyjną. To oni nas tutaj zebrali. Chciałem podziękować moim zakonnym współbraciom, zarówno w domu prowincjalnym, gdzie zrobiono sporo, na miarę naszych skromnych możliwości sporo, żeby jakoś tam umieścić w necie zaproszenie, formularze zgłoszeniowe, etc. Jak też i współpracą tutaj w Łodzi, którzy otworzyli swój dom w sytuacji kryzysowej. To ja naprawdę zrobiłem inwazję. A oni mnie nie przegonili, tylko otwarli ramiona i chałupę. I za to naprawdę ojcu Krzysztofowi. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy podzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem, mądrością w ramach tego spotkania na różne sposoby i mam nadzieję, że te sposoby dzielenia się tym, co wiemy, co potrafimy i tym, o czym marzymy też, będziemy doskonalić. Na razie to powiedzmy sobie szczerze, była pierwsza próba, żeby cokolwiek, żeby zacząć. A czas nas będzie uczył. Tośmy sobie podziękowali, a w Eucharystii podziękujemy Panu Bogu. Dzięki serdecznie. Wielkie dzięki ojcu profesorowi Waldemarowi, bo on moderatorem, sercem, całą iskrą tego wydarzenia. Podziękujmy oklaskami.